Hejka wszystkim w kolejnym filmiku. Długo się zastanawiałam nad tym, czy nagrywać ten filmik, czy nie, bo to w sumie jestem na YouTubie tak niewiele czasu, ale postanowiłam, że jednak powiem Wam tą prawdę, powiedzmy. Wyjawię to, co myślę. Może przez to, co zrobię w tym filmiku, choć długo właśnie mówię, że się zastanawiałam na tym, czy nagrywać, czy nie, ale w końcu postanowiłam, że powiem to. Nie mam nic do stracenia w sumie. Jak miło będzie subskrybentów, trudno, to znaczy, że prawda ich zabolała, albo i nie. Nieważne, zobaczę, co do pani jeszcze powiem, bo sama niby myślałam, co powiedzieć, ale nadal nie jestem pewna tego. Więc po prostu będę mówić serca. Pewnie będę się trochę zacinać, ale mówię, nie przygotowałam się do tego. Na początku w ogóle myślałam, żeby tego nie nagrywać, ale jednak postanowiłam, że jednak to nagram. Mówię, co będzie, to będzie. A może dzięki temu ludzie bardziej mnie poznają. Więc zaczynam. Od czego by tu zacząć? Prawda jest taka, że nie zaczęłabym nagrywać na YouTube'a, gdyby nie to, że jestem osobą, która jest może nie wstydzi się, ale jest trochę nieśmiałą osobą. Stresuję się przed tym, przed występami, przed nowo poznanymi ludźmi, bo nie wiem, jak oni mnie, czy oni mnie znają. Czasami, jak już zaczęłam nagrywać, to bałam się, że ludzie będą się mnie wyśmiewać za to, że nagrywam. Tak, na początku dużo, bardzo się przejmowałam opinią innych ludzi. Ale w końcu... Dobra, wracając do początku, bo przeskoczyłam do innego tematu. Chodzi o to, że zaczęłam nagrywać na YouTube'a tylko po to, bo niedługo była matura. Już nie pamiętam dokładnie kiedy. Ale niedługo była matura, więc postanowiłam, że przynajmniej nagrywanie do kamery pomoże mi przezwyciężyć tą nieśmiałość. Trochę jest, pomogło mi i nadal pomaga, bo przynajmniej ja gadam do siebie, tak jakby widzę siebie, więc jakby widzę, co robię. Czasami, nie wiem, czasami widzę, że to są złe, czasami nie, ale widzę siebie, więc po prostu... Tak, zaczęłam nagrywać tylko po to, żeby przezwyciężyć tą nieśmiałość, którą mam, pewnie będę ją mieć, bo przecież nie pokonam ją w całości. Nigdy się niczego nie pokona w całości. No i po prostu tak, postanowiłam właśnie tak nagrywać. W końcu zaczęło mi to sprawiać, powiedzmy, przyjemność na początku. Nadal sprawia mi to przyjemność, nagrywanie, Wasze komentarze, lajki, wyświetlenia. Znaczy, że coś robię dobrze, co nie? I ta niepewność, nieśmiałość zaczyna powoli znikać. Ale mam takie, wiecie, momenty, w których spadki, w których nadal czuję się niepewnie, czy to warto, czy może przez to, że nagrywam, to jeszcze większą dostanę nieśmiałość, bo ludzie mnie obserwują, czasami krytykują. I przez dłuższy czas właśnie borykałam się, czy nagrywać, czy jednak to ma sens. Ale dzisiaj bym powiedziała, że dobrze, że nie przestałam nagrywać, bo patrząc na ludzi, bo więcej było komentarzy pozytywnych, które dziękuję Wam bardzo za to, postanowiłam, że będę dalej nagrywać i dobrze, że to zrobiłam, bo dziś mogę powiedzieć, że nie w 100%, ale w 90% już przestałam myśleć, co inni myślą o mnie. Zaczęłam myśleć, co ja chcę,
Nadal nie wiem dokładnie, czego chcę w życiu, nadal szukam swojej drogi, ale wiem przynajmniej jedno, że nagrywanie trochę mi pomogło przyzwyczaić tą nieśmiałość, bo stałam się bardziej trochę, może nie w, tak jak mówię, w 100%, ale tak trochę bardziej otwartą osobą, trochę zaczynam się więcej śmiać. Nie mam już tych, powiedzmy, nie wiem, czy to można powiedzieć, słabszych dni, choć każdy człowiek będzie ma te słabsze dni, ale już co mam ich coraz mniej, że po prostu zaczynam siebie akceptować, może tak. Nawet już powiedziałam moim przekleństwem, jakby można by było powiedzieć, zawsze marudziłam na, jakby teraz patrzeć na ciało moje, to, że zawsze miałam za duży brzuch. Choć wiem, że ja uwielbiam słodycze i to się przyznaję i mogę jeść, jeść, jeść i nigdy, powiedzmy, nie mam ich dość. Ale i to pewnie jest spowodowane, że właśnie mój brzuch piu, piu, piu rośnie. Ale przez to też i wiecie, i przez to właśnie czułam się niepewnie. Z jednej strony odłożyłabym te słodycze, ale z drugiej strony one, wiesz, tak kuszą ich, co chcę, żeby je jeść. Więc po prostu jednak postanowiłam, że po co mam się zmieniać? Czym pewnie powinnam się zmienić, bo jestem coś innego, jak to moja mama mówi, ale tak jak mówię, zaczynam siebie akceptować, zaczynam mniej ignorować ludzi. Widzę, że czasami ludzie na przykład o mnie coś gadają, ale już nie podchodzę i, wiesz, takie nadsłuchuję, ej, tak zastanawiam się, co oni myślą, bo już to teraz mam, powiedzmy, gdzieś. Nie w 100%, tak jak mówię, to dalej musi być, wiesz, czy, wiecie, musi być z czasem, to minie. Ale jednak po prostu zaczynam siebie akceptować i być pewniejszą siebie osobą. Czy to się kiedyś skończy? Nie wiem. Czy wrócę do tego czasu, kiedy stałam się osobą niepewną? Nie wiem. Może. Nie wiem. Ale po prostu chciałam wam to powiedzieć, że taką jakby taki trochę szczerszy filmik, że już obchodzicie mnie nadal, bo przecież to ja tworzę, a wy oglądacie, więc musicie mnie obchodzić, ale już nie obchodzą mnie te komentarze negatywne, że już mam ich gdzieś i bym mogła, wiesz, pokazać środkowy palec i powiedzieć, że fuck you, ale tego nie zrobię. Bo po co? Po prostu. Po prostu. Chciałam was tylko poinformować. Nie wiem, czy wy coś z mojej paplaniny zrozumiecie, ale tak jak mówię, mam już gdzieś ludzi, komentarze negatywne, ludzi obgadujących mnie. Ja postanowiłam, że w tym roku po prostu bardziej postawię na siebie. Dlatego też po części, wiecie, zaczęłam to w zeszłym roku. Dlatego cieszę się, że zapisałam się na te zajęcia commercial, na przykład do Dominiki Wyżykowskiej w Agorola Dance Studio, bo to też daje, tak jak Dominika mówiła, taniec daje pewność siebie. I teraz ja to widzę, że już nie jestem, powiedzmy, jak kłoda, choć pewnie nadal jestem. Ale w mniejszym już stopniu zaczynam poznawać swoje ciało od innej strony. Zaczynam, jakby to powiedzieć, wiem, że te słowa będą powtarzać non-stop przez cały filmik, ale who cares? Po prostu zaczynam mieć większą pewność siebie. I to fajne jest to, że wiecie, na każdych zajęciach nagrywamy siebie, więc widzę, znaczy zawsze mi się wydaje, że robię to jakoś, wiesz, elastycznie, robię te ruchy,
A później, bo na przykład pokazuję mojej mamie, a ty, co taka sztywna jesteś? A ja takie, no, wiesz, ja takie wymyślę, no wiesz, myślałam, że jestem mniej elastyczna, ale jednak się okazuje, że jestem bardziej, o, że jestem bardziej elastyczna, a jednak się okazuje, że nie, no to no. Więc chciałabym po prostu podziękować tym, którzy mnie obserwują. Wiem, że pewnie większość obserwacji albo, no nieważne, ile jest tam obserwacji i oglądalności tych filmików jest po prostu dla beki, bo wiesz, fajnie się ogląda, bo ona robi z siebie idiotkę. Może czasami robi z siebie idiotkę, ale po prostu ja to, że Marina, ty, ja przy nagrywaniu filmików za każdym razem dobrze się bawię. I myślę, że filmik wychodzi nawet nieźle. Może oprócz jakości i tego wszystkiego, bo mówię, jeszcze nad tym wszystkim nie ogarnęłam, więc nie wiem, jak mogą być lepsze te filmiki. Nawet teraz patrzę, że czasami te, które robiłam rok temu, dwa lata temu, czy jakiś czas temu filmiki mogły być lepszej jakości. Mogłam coś poprawić, ale na ten czas, kiedy nagrywałam, wydawało mi się, że jest wszystko w spoko. Więc dlatego mówię, że co z tego, że pewnie 3/4, no nieważne, ileś tam obserwacji, subskrypcji jest tego, że o, oglądamy, bo ona robi z siebie idiotkę i robimy, oglądamy dla beki. Nieważne, wy oglądacie, mi subskrypcje i obserwacje rosną. Jak chcecie oglądać dla beki, nie ma sprawy. Ale po prostu wam nawet za to dziękuję, że obserwujecie mnie, oglądacie. Po prostu wam dziękuję, że jesteście.